Cześć, z tej strony ja, Jakub z kanału My Jesteśmy Nice. A dzisiaj nagrywamy drugiego vloga. No i jak widzicie po tytule odcinka... Lena się śmiała, że zrobiłaś szubidubidu w podławkę. Dowiecie się, czy Lenę porwał diabeł. A. To jest Lena. No, dzisiaj to Lena, jestem ja. Dzisiaj Lena z nami też nagrywa. Jesteśmy na rowerkach. Profesjonalne przebitki. Nad jeziorem. Poczekajcie, przybliżę wam Lenę. Tylko jak to się przybliża? Tak? Nie wiem, nie widzę. Dobra. To ja tutaj jestem, tak? Cześć. Czekaj. Dobra. Dobra, czy przyjdzie... Ciągnie. Ty wciągnęła patyk. Czekaj. Może zrobić zbliżenie. Chociaż nie wiem, czy tam widać ten patyczek. Wciąga mnie! Kuba też wciąga, ale poza tym. Ten patyk pływa, to jest niemożliwe. Tu łamią się prawa fizyki. Właśnie, to jest niemożliwe, widzowie. Co tu jest? Tu są szyszki, coś kuje. Patrzcie, jaką piękną roślinkę znalazłem. Ogólnie Lena przed chwilą sprawdzała poziom wody. Jest głęboko, bardzo głęboko, bo przy brzegu już prawie nie już spada od razu. No, przed chwilą widziałem nartnika, ale już nie widzę. Łamią prawa fizyki te patyki, nawet się zajmowało. Szyszka? Szyszka.
opowiem wam trochę o Jeziorze Diabelskim. Jezioro Diabelskie ukryte jest pomiędzy zalesionymi wzgórzami i leży tuż za granicami Więcborka. Nie jest tu trudno trafić, ale mało osób wie o jego istnieniu. Według jednej z kilku wersji, powtarzanej od niepamiętanych czasów legendy, kiedyś w miejscu było wzgórze, na którym wznosił się klasztor. Szatanowi solą w oku było bogobojne życie mnichów, więc posłał im na pokuszenie najpiękniejszą ze swych czarownic. Zakonnicy ulegli wdziękom i wnet nie tylko zapomnieli o Bogu i modlitwie, ale zapragnieli pozbyć się wszystkiego, co przypominało im dawne życie. Do pomocy wezwali szatana, który zjawił się i zniszczył kamienny krzyż na ołtarzu. Jednak jeden z odłamków śmiertelnie ugodził kusicielkę. Szatan, któremu nie była ona obojętna, w porywie złości sprawił, że całe wzgórze wraz z klasztorem i wiarołomnymi mnichami zapadło się, a powstałe zagłębienie wypełniła woda z pobliskiego źródła. Miało się to zdarzyć w noc świętego Jana i od tego czasu co roku w ową noc słychać podobno dochodzące z głębin jęki potępionych mnichów. W świetle księżyca dostrzec można niewyraźne zarysy ruin na dnie.